w aktualnościach akademickich m.in. o przygotowywanym przez uczelnię szkoleniu dla samorządowców. Powiemy także o tym, jakie atrakcje przygotował Samorząd Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej na czas sesji. 4 czerwca odbył się finałowy turniej tenisa stołowego. Interesujemy się tenisem, tutaj często graliśmy sobie po godzinach na siłowni razem. No a ponieważ nie mogliśmy jakoś tak, nie mogliśmy trafić na kogoś, kto by bardzo chciał tak często grać jak my, no to postanowiliśmy sprawdzić, ile jest na uczelni osób zainteresowanych tenisem i uprawiających ten sport, więc zorganizowaliśmy taki turniej. No i ponieważ w tamtym roku wyszło to naprawdę bardzo dobrze, byliśmy bardzo zadowoleni z frekwencji, dlatego postanowiliśmy po prostu powtórzyć ten turniej, rozegrać go drugi raz i myślę, że możemy być w pełni zadowoleni, wygląda to całkiem fajnie. 28 i 29 czerwca w murach naszej uczelni odbędzie się szkolenie dla kandydatów w nadchodzących wyborach do samorządu terytorialnego. Zajęcia poprowadzą wykładowcy akademiccy i politycy, m.in. profesor Mieczysław Ryba, wykładowca i samorządowiec Lublina oraz dr Józef Zajkowski, wójt gminy Sokoły. Ludzie właśnie z niewiedzy nie chcą się angażować bardzo w życie publiczne i należy dokształcać, należy pokazywać, co mogą, bo uważam, że wszystko mogą. Przecież to od nich zależy wybór wójta, burmistrza, prezydenta, to od nich zależy wybór radnego. Uczestnicy przejdą szkolenie z zakresu funkcjonowania organów jednostek samorządu terytorialnego, mienia komunalnego, zapoznają się z finansowaniem jednostek samorządowych i wykorzystaniem programów operacyjnych Unii Europejskiej. Samorząd studencki zadbał o to, by studentom w czasie sesji egzaminacyjnej nie zabrakło okazji do odpoczynku i regeneracji sił. Fani motoryzacji zasiądą za kierownicami go-kartów i sprawdzą swoje umiejętności podczas pierwszego w historii Grand Prix Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Samorząd zaprasza także na rajd rowerowy. Prawdziwą gratką dla pasjonatów kultury będzie wieczór artystyczny, którego tematem przewodnim będzie 20-lecie międzywojenne. Odbędzie się także piknik oraz impreza pożegnalna. Dobry nastrój i wygodne buty mile widziane, albowiem będzie to ostatnia szansa, aby wytańczyć trudy letniego semestru. Zapraszamy na wakacyjne warsztaty dziennikarsko-politologiczne. Odbędą się w dniach od 20 do 22 sierpnia. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Możemy się nauczyć pracy przed kamerami, są również zajęcia aktorskie i informatyczne, także jeżeli na pewno każdy, kto tu jest, znajdzie coś dla siebie. Przyjeżdżam tutaj już któryś raz z kolei, ponieważ podobają mi się zajęcia, podoba mi się atmosfera. Lubię po prostu przyjeżdżać tutaj. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej zajęła niekwestionowane pierwsze miejsce w województwie kujawsko-pomorskim według prestiżowego rankingu niepublicznych uczelni magisterskich przeprowadzonym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy. Nasza uczelnia uzyskała najwyższe noty w Polsce. 100% wynik pod względem warunków kształcenia, własnej bazy dydaktycznej i możliwości rozwijania zainteresowań naukowych. Bardzo wysoko ocenione zostały również warunki korzystania z biblioteki oraz dostępność dla studentów kadr wysoko kwalifikowanych.